W Tarnobrzegu po raz 11 obchodzono Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Mieszkańcy Tarnobrzega, osoby z różnych środowisk, solidaryzowały się z nimi w biegu, którego początek i koniec miały miejsce na placu Bartosza Kłowackiego. Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie organizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu. Tegoroczne odbyły się pod hasłem „To możesz być ty” i trwały przez cały wrzesień. Dni Solidarności trwały już kilka tygodni. Rozpoczęły się realizacją zajęć sportowych w ramach projektu Biegiem do Zdrowia i Integracji. Druga jakby część składała się z warsztatów artystycznych trzeciej edycji projektu Sztuka Integracji, w ramach której seniorzy, osoby chorujące psychicznie i w tym roku po raz pierwszy młodzież uczestniczyli w warsztatach malarskich, warsztatach tanecznych. Jednym z elementów obchodów Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie jest bieg solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię. W tym roku odbył się on po raz 7. Staramy się wspierać tę inicjatywę i pokazać problem, który istnieje, ale też solidarność między osobami chorującymi i niechorującymi. Jak mówi Beata Wasiuta, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, taka integracja przynosi zamierzone efekty. O efektach mówią sami podopieczni. Przede wszystkim mówią, że przestali się bać. Zaczęli wychodzić do ludzi, zaczęli się realizować swoje pasje, odnowili znajomości z czasów studiów, z liceum, przestali czuć się piętnowani i samo się piętnować. Więc bardzo się cieszymy, bo to jest najważniejsze w naszej kampanii społecznej. Śmiałków, którzy zdecydowali się wziąć udział w biegu, jak co roku nie brakowało. 100 osób zgłosiło się, 200, biegnie 130, więc jak zwykle jest więcej ochoty w narodzie niż możliwości organizatorów. Trasa 5800, ja bym powiedział, że na życiówkę, bo sporo zbiegów. Jakiś podbieg musi być, w tym roku nie schody, ale górka na Jasińskiego, także to też mamy taki etap górski jak w porządnym biegu, także na końcu można będzie się sprawdzić. Na mecie na uczestników czekał m.in. prezydent miasta Dariusz Bożek, który wszystkim wręczył zasłużone medale.